1 września 1939 roku Niemcy przypłynęli do Gdańska pancernikiem Schleswig-Holstein. Sygnałem rozpoczęcia bitwy był wystrzał z pistoletu. Wybuchła II wojna światowa. Początkowo Polacy mieli walczyć przez 24 godziny. Zostało zabitych 15 Polaków i 300 Niemców. Polacy bronili się 7 dni, po czym się poddali. Przygotowali Mateusz Chromy, Adrian Pilczak, Piotr Goryl.